Dla tych z Was, którzy na swoich uczelniach działają na symbolach, rozwiążę belkę swobodnie podpartą, przewieszoną jeszcze raz, tym razem używając wartości na symbolach. Oczywiście zrobię to teraz sporo szybciej niż zrobiłem tą samą belkę na wartościach liczbowych, aczkolwiek wszystkie zasady, które omówiłem w wcześniejszym rozwiązaniu na wartościach liczbowych, dokładnie tak samo obowiązują w tej belce, która nie posiada wartości liczbowych, tylko symbole. Także jeżeli ktoś tutaj w tym rozwiązaniu czegoś nie zrozumie, polecam wrócić do tej samej belki rozwiązanej na wartościach liczbowych i tam jest to krok po kroku precyzyjnie i bardzo wolno objaśnione. Więc zaczynamy sobie od przyjęcia układu odniesienia na ten klasyczny układ współrzędnych x i y. Przyjmujemy dodatni zwrot momentu w prawo, ujemny w lewo. Oczywiście to jest kwestia przyjęcia, można równie dobrze przyjąć to na odwrót. Teraz oznaczę sobie punkty, w których występują podpory. W punkcie A podpora przegubowa, nieprzesuwna, blokuje ruch pionowy i blokuje ruch poziomy, nie blokuje ruchu obrotowego. Zatem reakcję umieszczamy na tych kierunkach, na których podpora blokuje nam ruch. Tu będzie VA i HA. A oczywiście możemy nazwać również RA, X, RA, Y. Nie ma to zupełnie żadnego znaczenia w procesie obliczeniowym. Podpora przegubowa przesuwna blokuje ruch pionowy, nie blokuje ruchu poziomego i nie blokuje ruchu obrotowego. Zatem tylko jedna reakcja V w punkcie B. OK. Zacznijmy od pierwszego równania równowagi sumy rzutów sił na oś X. Z tego równania wyznaczymy niewiadomą HA. Czyli szukam wszystkich sił równoległych do osi X. Te, które mają zwrot zgodny ze zwrotem osi, dodaję. Te, które mają zwrot przeciwny, odejmuję. HA, zwrot zgodny, zatem plus HA. I kolejna siła równoległa to 2QL. Też zwrot zgodny, więc plus 2QL równa się 0. Stąd od razu wyliczam, że nasze HA jest równe minus 2QL. Wartość wyszła ujemna, zatem oznacza to, że mój założony zwrot muszę zmienić na przeciwny i wpisuję sobie HA równą wartość bezwzględną, czyli 2QL. Wynik jest logiczny, ponieważ jeśli belkę ciągnie siła 2QL, to reakcja musi odpowiadać, aby belka była w równowadze. Kolejne równanie, które napiszę, to będzie suma momentów w punkcie A równa się 0. Umyślnie pominąłem równanie sumy rzutów sił na oś Y, ponieważ od razu widzę, że w tym równaniu wystąpiłyby dwie niewiadome VA i VB. Zatem licząc moment w punkcie A, wyeliminuję z równania VA odległe o odległość równą 0 od punktu A, więc wyliczę sobie niewiadomą VB. I zaczynamy sobie. To będzie tak. 10QL, obrót w prawo, to we wcześniejszym zadaniu wyjaśniłem na podstawie wiatraczka, jak można sobie to wyobrazić, razy odległość 3L. I teraz tak, moment skupiony, którego nie mnożymy razy odległość, jednostka L kwadrat, prawda? Więc moment powstał na skutek redukcji pary sił, która już została pomnożona przez odległość, więc my ten moment uwzględniamy wyłącznie dodając go bądź odejmując, w zależności w którą stronę obraca. Ten moment obraca w lewo, więc odejmiemy go w naszym równaniu. 3QL kwadrat minus VB kręcące w lewo w punkcie A minus VB razy 6L minus 6QL, również obrót w lewo, minus 6QL razy 3 i 3 i 2, czyli 8L i czwóreczka kręci nam w punkcie A w prawo, więc znak plus 4QL razy cała długość belki, czyli 10L. To wszystko równa się 0. Wrzucamy w kalkulator. Wychodzi nam, że
19 QL do kwadratu, ponieważ mnożyliśmy wszędzie QL razy L, a moment odjęliśmy, ale on jest w jednostce QL kwadrat. Dlatego tutaj mamy QL kwadrat minus 6L VB równa się 0, zatem L możemy skrócić, tutaj L tu kwadrat i stąd otrzymamy, że nasze VB będzie równe 3,17 QL. Oczywiście jednostką długości może być również A, może to być wtedy byłoby tutaj QA, to zależy jak sobie tam prowadzący zajęcia określi w poleceniu zdania. 3,17 QL. Tak. Teraz policzę sumę momentów w punkcie B. Nie wykorzystuję sumy na Y, ponieważ w przypadku, gdyby ta wartość była błędna, to licząc sumę na Y, policzyłbym VA w zależności od błędnie wyliczonego VB i VA też byłoby wartością błędną. Więc, aby liczyć niezależnie, korzystam z równania sumy momentów w punkcie B równa się 0. Stąd wynika, zaczynamy od lewej strony powiedzmy, chociaż to też obojętne, VA razy 6 obraca nam w punkcie B w prawo, nie? Więc VA razy 6L, HA odległość zerowa, ponieważ kierunek wektora HA przechodzi przez punkt B, więc skoro punkt leży na prostej, to jego odległość od prostej jest zerowa. Minus 10 kręci nam w lewo, wykonuje obrót w lewo w punkcie B, czyli minus 10 QL razy odległość 3L, 3QL kwadrat wciąż kręci nam w lewo, więc obręcz odejmujemy, prawda? Minus 3QL kwadrat. Idziemy dalej, VB odległość zerowa, więc nie bierzemy pod uwagę, ponieważ kierunek wektora przechodzi przez punkt B. Następna siła to 6, wykonuje obrót w stronę lewą, więc będziemy mieli minus 6QL razy odległość 2L i czwóreczka kręci nam w prawo, więc to będzie plus 4 QL razy 4L. Siła 2QL, odległość od punktu B równa 0, ponieważ punkt B leży na kierunku działania tego wektora. A więc możemy śmiało napisać równa się 0 i zliczamy wyrazy wolne i wychodzi nam, że VA razy 6L minus 29 QL do kwadratu, również mnożąc QL razy L uzyskaliśmy jednostkę QL kwadrat. Przyrównujemy to do zera, skracamy kwadrat, skracamy L. Stąd wynika, że nasze VA będzie równe 4,83 QL. Przyrównuję sobie, bo wpisuję sobie oczywiście przy belce wartość reakcji VA, 4,83 QL. Mamy zatem wyliczone wszystkie reakcje, pozostaje nam napisać równanie sprawdzające. Wykorzystamy w tym celu równanie sumy rzutów sił na osi X, ponieważ z tego równania jeszcze do liczenia żadnej reakcji nie korzystaliśmy, więc jest to równanie jeszcze do tej pory takie czyste, można powiedzieć. No i ono uwzględni nam zarówno VA, jak i VB, więc sprawdzimy obie te reakcje. Zapisuję zatem suma rzutów sił na oś Y równa się, szukam sił równoległych do osi Y i jeżeli zwrot tej siły jest zgodny ze zwrotem osi, dodaję, jeżeli jest przeciwny, odejmuję. Więc 4,83, zwrot zgodny, więc znak plus 4,83 QL, dziesiątka, zwrot przeciwny, minus 10 QL. Momentu skupionego nie uwzględniamy, ponieważ powstał on na skutek redukcji pary sił, a rzut na oś X czy na oś Y pary sił zawsze jest zerowy. Więc moment nie wchodzi do równania, wchodzi on wyłącznie do równań momentów.
Dalej mamy plus 3,17, czyli nasze VB. I plus 6. No i minus 4. Wrzucamy to w kalkulator, wychodzi 0, co oznacza, że nasze zadanie zostało policzone poprawnie. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.